Mamy parszę 54, parsza Wezot H. Barakha, co się tłumaczy oto błogosławieństwo. Czyli mamy rozdział 33 i 34. Trzy pytania do Tory, tak to kiedyś zatytułowałem, oczywiście w cudzysłowie te trzy. Co byśmy tutaj ciekawego mogli poruszyć? Bo tu wiadomo, że to już jest końcówka, tutaj też śmierć Mojżesza jest opisana i prawdopodobnie te fragmenty, te tekstu to już pisał Jehoszua ben Nun, że to już nie są, że tu nie jest tekst już Mojżesza, bo już po prostu nie żył. Co tutaj moglibyśmy ciekawego sobie wyłuskać na dzisiejszy dzień? Może coś takiego, że tutaj mamy w 34, bo też taki pogląd panuje, że Mojżesz został wzięty do nieba. Tutaj jest, że pogrzebano go w dolinie, że umarł i go pogrzebano. Takie no dosyć oczywiste, nie wiem skąd się taki pogląd wziął. Widocznie ktoś sobie miał taką potrzebę, żeby coś takiego skonstruować. Natomiast tu jak czytałeś w tym, to jest uwspółcześniona Biblia Gdańska, czy uwspółcześniona, czyli ja nie mam Tory, mam uwspółcześniony tylko Nowy Testament, tak zwany. Tu ciekawe określenie padło. Był taki moment. W drugim wersecie. Którego rozdziału? 33, tak. Tak, druga część. Przeczytasz? Czytam. Powiedział, to jest napisane Pan, lecz ja czytam Jahwe. Przyszedł z Synaju i z Seiru, zeszedł dla nich. Zajaśniał z góry Paran i przyszedł z 10 000 świętych, z jego prawicy wyszło dla nich ogniste prawo. O, to określenie ogniste prawo, ja to nie zwróciłem, bo w poznańskim jest, żagwie płonące dla nich. Jest to jakby tutaj ukryte w tym tekście poznańskim. Nowa Biblia Gdańska, pochodnia prawa. No to jest bardzo bliskie. Ciekawe, to pochodnie jako światło i prawo, jako to dla całych narodów, oni mieli nie być tym światłem dla narodów, oni mieli pozwolić innym wejść. W pewnym momencie zrobili mur nie do przebicia, że po prostu no, wszyscy inni byli B, niedobrzy, poganie i tak dalej i mieli z tym później problem. Od początku tak nie było, dlatego też Jeszua, zapraszając narody, czy wręcz został posłany do domu Judy i domu Izraela, to nic tu nowego nie mówi, bo jak znamy historię Izraela, to rozproszenie między narodami domu Izraela, czyli 10 pokoleń, spowodowało, że oni się wmieszali w różne nacje, w różne kultury. I później mamy już tutaj w tak zwanym Nowym Testamencie, jako Paweł idzie do pogan, ale to w zasadzie on szedł do tych z Izraela, którzy się tam spoganizowali, o tak można by powiedzieć. Gdzieś tam ich wchłonęło to wszystko w jakiejś większej czy mniejszej mierze. W każdym razie to jest nadal zgodne z tym, co od wieków Stwórca mówił, że prawo jest dla każdego, każdy ma prawo też wejść i zachowywać te prawa i być członkiem tego narodu. Ja się kiedyś zastanawiałem, taki przykładowo Egipcjanin, tak? Czyli jak wyszli z Egiptu, tam czytamy, że ci Egipcjanie też z nimi wyszli i się zastanawiałem, ale do którego plemienia oni byli włączani? I jest gdzieś taka informacja, że tylko już później, jak oni już mają rozdzielone te tereny swoje w ziemi obiecanej, to ten obcy przybysz tak zwany, czy już można też nazwać konwertyta, który już chce tam być i stosować się, to on przyjmował jakby tą herb czy chorągwie tak, danego plemienia w tym miejscu, gdzie postanowił sobie osiąść. Czyli miał dowolność, chciał tu osiąść, chciał tu osiąść, to nie zabraniano mu i tam przyjmował te insygnia, można powiedzieć, był przynależny do tego plemienia później już.
jak miał potomstwo, to już ono przynależało tam do tego plemienia. Tak to wyglądało, bo też się kiedyś nad tym zastanawiałem, jak, czy oni byli jakoś osobno, tak? Komórka gdzieś tam stała i oni tam ich wpychali, nie. No Tora mało pisze o nich w sumie. Jest jedna wzmianka o tym, jak żeśmy czytali, że gdzieś, już nie pamiętam, gdzieś to jest wspomniane. Ale ta pochodnia prawa to jest ciekawe określenie dopiero teraz, jak czytałeś. Dlatego czasami warto przeczytać z innego przykładu i coś dopiero zauważamy ciekawego, bo Poznańska tutaj tak trochę to chowa, to określenie. Sobie to tak zaznaczę na inny kolor, że to jest takie... Przepad Nowego Świata, szczególnie pierwsze wydanie, które mam przed sobą, to w ogóle słowo pochodnia na ich wojowniczy, a były z nim święte miriady po prawicy jego ich wojowniczy. To w ogóle jeszcze jakoś... To nie wiem, skąd to się wzięło. Tutaj w Poznańskim czwarty werset: Mojżesz nadał nam prawo jako dziedzictwo, zobaczmy, społeczności Jakubowej. To określenie społeczność Jakubowa też jest wymowna. W ogóle cały ten fragment. Nam, bo to, tak jak mówię, to prawdopodobnie już Jehoszua ben Nun pisze, dlatego jest taki zwrot. A w którym to wersecie? Czwarty werset. 33 rozdział. Bo tu właśnie z tej innej strony pisane, nie jakby od Mojżesza. No tak, bo to zależy też jak w którym czytamy. Coś jeszcze znajdziemy tutaj ciekawego? Bo jak tutaj mówiliśmy o czwartym, to ja powiem coś o piątym. Przeczytam z pierwszego wydania Przykładu Nowego Świata. I został królem w Jeszurunie, gdy zebrali się zwierzchnicy ludu, pełna liczba plemion Izraela. Drugi przekład, nie mam go przy sobie, drugie wydanie Przykładu Nowego Świata zaczyna takimi słowami: Bóg został królem w Jeszurunie, ale prawdopodobnie to jako domyślne słowo, bo tego nie ma. I czytałem różne komentarze judaistyczne na ten temat i właściwie wśród mędrców Tory są aż trzy poglądy, o kim jest mowa w piątym wersecie. Kim jest ten Jeszurun, tak? Tak, no, że nie. Kto został królem? A, kto? Bo Jeszurun to jest określenie Izraela, jedno z określeń, kto został. Jedni mówią, no sam Bóg. Inni mówią, powołując się na kontekst o czwartym, że Mojżesz został królem w Jeszurunie, w Izraelu. No by to się zgadzało, bo chociaż oficjalnie chyba nigdzie nie jest nazwany królem, ale rolę króla pełnił. Natomiast tu już są dwa poglądy. Bóg, Mojżesz, a jest jeszcze trzeci pogląd. Ponieważ czwarty werset mówi, że Mojżesz nałożył na nas prawo jako nakaz, dziedzictwo zboru Jakuba, prawo, no to inaczej Tora, prawda, że to Tora została królem w Jeszurunie, w Izraelu. Czyli zależnie od, są aż trzy możliwości, tu nie chcę nawet wypowiadać się, która mi się wydaje najbardziej właściwa. Ale tak, może być mowa o Bogu, o Mojżeszu, ale też może być określona Tora jako król Izraela. No właśnie w naszym myśleniu jest ten problem, że my nie przyjmujemy trzech prawd z różnych punktów widzenia. Nasz sposób myślenia jest, prawda jest tylko jedna, tak jak to się mówi. Ale tutaj ten każdy pogląd może być prawidłowy. Tak, jest na pewno prawidłowy, nie zaprzeczam. No. Że to nie warto się kłócić na ten temat, bo jest wiele miejsc w Biblii, gdzie z różnych wyjść na tę samą rzecz się mówi, ale w trochę w innym kontekście. I jak jeden się zacietrzeźwi na to się kłóci z innym, który patrzy też na tą sprawę z innego punktu, lub Biblia opisuje jakieś tam zdarzeń z innego punktu
i mówi, to jest prawda, a ten mówi, to jest prawda i tylko to prawda, a ten mówi, to jest prawda i tylko to prawda. No ale to niestety ja to zauważyłem, że może być to prawdą i to prawdą. Tak, no na pewno wszystkie trzy określenia, to, że Bóg został królem, jest prawdziwe, Mojżesz i Tora tak samo. No tylko tutaj raczej komentatorzy dyskutowali, kogo Mojżesz miał na myśli, wypowiadając słowa z 33 rozdziału. To też warto pamiętać, że Bóg różnych opisów używa i każde z nich może być prawidłowe. Tak jak tutaj Jakub mamy, tak? Dlaczego Bóg używa tutaj w tekście Jakub, a nie Izrael? To jest równorzędne określenie i chociaż tam to jest troszeczkę inną, ma innego ducha, czy inne zrozumienie w pewnym sensie. Ale warto tych określeń używać. Nawet ja ostatnio też myślę o tych różnych słowach, jak wspominam, to uważam, że powinniśmy iść raczej w tą stronę, żeby nie używać tych poprzekręconych czy współcześnie obowiązujących słów, które się przyjęły, ale one wykrzywiają pewne myśli, bo też w tygodniu słuchałem o innym słowie, chociażby ruach, że jest tłumaczone na stronę świata. Jeżeli mamy przetłumaczone na stronę północną, ruach północne, chociażby w Ezechiela, to jeżeli tłumaczę, nawet w słowniku mamy, że to jest, może to słowo znaczyć strona. No okej, ja rozumiem, że może znaczyć strona, ale mamy przetłumaczone na strona i my tylko podejmujemy kontekst czy sens tego zdania przez stronę świata. Natomiast ruach może wskazywać na duchową stronę świata. Głębsze coś. Dlatego Bóg używa swojego języka, ono ma swoje znaczenia. Tak można mówić, ma kilka warstw, tak? I jeżeli zamkniemy się na samych tłumaczeniach, chociażby na polski, to ograniczamy się. Dlatego lepiej wolę, żebyśmy zaczęli używać, bo to też prowadzi do tego, że zaczynamy uczyć się też języka hebrajskiego, tego prawidłowego, chociaż starohebrajskiego powinniśmy się uczyć, ale tak jak przekład Sterna, Nowy Testament, komentarz Nowego Testamentu, tam oni pewne określenia po hebrajsku piszą. Tak, jak najbardziej. Ruach HaKodesh przykładowo i uważam, że powinniśmy raczej w tą stronę iść. Niż... No to trzeba znać te miejsca, bo ale... czasami tak. Czasami tak, ale, to, ale... Szkoda, że teraz całą Biblię czytamy po hebrajsku, tak? Tak, języku, bo... którego nie znamy. Ja rozumiem, ale pomału się wdrażamy, używając to, co nam jednemu takie słowo utkwi, drugi takiemu, tak jak chociażby o tym Jakubie, tak? I Jezrael czy Jakub, a nie naród żydowski, tak? Jak użyjemy, że to jest Erec Izrael, tak? Tych właściwych hebrajskich, to one mają inne jeszcze znaczenie i to jest właściwe słowa. Może nie... Może, chodzi ci o źródło. Tak, może ktoś tam nie rozumie, co to znaczy, ale jeżeli się zastanowi, później przeczyta, że to słowo to znaczy, a może to znaczyć, a może to znaczyć, to wtedy pogłębia się, że jak czytamy gdzieś coś, pogłębia się te myśli, które Bóg chce przekazać, bo Bóg pewne zdania, które wypowiada, mają kilka warstw. No, judaizm to tam na cztery te poziomy sobie tam podzielił. No jest w tym dużo sensu, zgadzam się, i tłumaczenia nam zamykają to myślenie. Myślimy tak, jak tłumacz nam przetłumaczył. Dlatego w niektórych przekładach Biblii pewne słowa nie są w ogóle przetłumaczone. Przykładem może być słowo Szeol. Szeol nie jest, jest po prostu to słowo Szeol, nie jest napisane piekło, nie jest napisane grób, czy jeszcze coś innego, tylko
Szeol, no bo to jest słowo, które no w Wulgacie masz, piekło. No właśnie, no tak. dzisiaj słuchaliśmy trochę na ten temat i to też na początku był Szeol i on był... Szeolem. Szeolem, jednoznacznie zrozumiany. Natomiast później jak naleciałości, tłumaczenia greckie nastąpiły, to zamieniono to słowo na Hades. Hades znowu wiązało się z rozumieniem takim, że w Hadesie istnieje życie. W związku z tym zmieniło się rozumienie pierwotne, że człowiek, ciało umiera i duch wraca do Boga, nie ma żadnej świadomości, nie ma żadnego życia. I z takim tłumaczeniem... I zmieniło się, że jest życie. Tak, a z takim tłumaczeniem i później katolickie filozofie do tego jeszcze weszły. Piekło się zrobiło. I zrobiło się piekło i zrobiły się odpusty, pieniążki szły i to jest wszystko kolejny temat na po prostu dłuższe omówienie tematu. Straszenie wiecznymi mękami tak, przy okazji. Tak, a wszystko z tego powodu, że zamieniono słowo Szeol na Hades. Znaczy Hades to jest grecki odpowiednik tak, słowa Szeol. Ale tak, Hades, ci Grecy, którzy używali tego słowa, rozumieli w ten sposób, że to jest życie po śmierci, bo oni się tam do Hadesu udają. Nie jest tak fajnie jak tutaj, ale tam też jest życie. I to szło w kontrze z rozumieniem pierwotnym opisanym w Biblii, że umiera ciało i nie ma żadnego życia, dopóki cię Bóg nie wzbudzi. Czyli zaczęto rozumieć Biblię przez pryzmat mitologii greckiej, tak, która była wtedy... Mimo, że się dzisiaj uznaje, że to jest odpowiednik, Szeol to Hades jest... Filozofii. Że Szeol to jest po hebrajsku, a Hades po grecku, to jest duży błąd, bo to są inne określenia. Szeol, tak jak mówiłaś, określa niebyt, śmierć, a Hades określa życie po śmierci. To nie są równoważne słowa. No ale w Nowym Testamencie mamy słowo Hades. No ale to ja mówię, to zamieniono słowa. Tak zaczęto używać określenia, które wywodzi się z pogaństwa i które niesie za sobą określoną doktrynę. Dlatego to, co Agnieszka powiedziała, że to zaczęło przez tą zmianę słowa, zaczęła wchodzić doktryna. No i stało się to co się stało. No i też przy naleciałości te, które przynieśli ze sobą powracający Izraelici z Babilonu. Bo to już wtedy nieśli ze sobą pewnie. Bogatszy język mieli. Tak. W sensie pogański język. Ja bym przeczytał w tym miejscu, bo to jest dobry moment. Drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy do trzeciego wersetu, ale chodzi mi o ten trzeci werset. Jak jest przetłumaczony w różnych przekładach ten trzeci werset? Bo tu drugi Piotra, drugi rozdział, pierwszy do trzeciego. Tu jest kontekst, pierwszy, drugi werset to jest kontekst, chodzi mi o trzeci. I tu czytamy tak, tysiąclatka, drugie wydanie, tu przeczytam najpierw. Znaleźli się jednak, może jeszcze chwilę. Ja sobie chyba telefonu użyję. Nie, szukaj w książce. Jest, drugi Piotra. I Piotra 2:1. Dziękuję. Znali się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, czyli chodzi o dawne czasy, czyli o tych proroków, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzają wśród was zgubę. Wprowadzą, tak, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Czyli tutaj Piotr się odnosi do tego, co było i porównuje to, co jest. Czy tam co będzie, tak? Wyprą się oni władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą. Rozpusta tutaj jest w kontekście, można powiedzieć, cudzołóstwa duchowego. Przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. I trzeci werset. Dla zaspokajania swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. To tłumaczy tak tysiąclatka
drugie wydanie, że tymi, że słowami sprzedadzą, czyli ci fałszywi nauczyciele sprzedadzą was, czyli można powiedzieć omamią was jakimiś słowami, że pójdziecie na rozpustę razem z nimi. I jak brzmi ten werset u świadków? W pierwszym wydaniu. I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami, ale jeśli chodzi o nich, wyrok pradawny się nie odwleka, a ich zagłada nie drzemie. Sfałszowanymi słowami. Można by tu domniemywać, że to jest jakieś kłamstwa, ale jeżeli mamy kłamstwa, to jest dosyć łatwo kłamstwa w pewnym sensie rozpoznać. Natomiast vocatio interlinearny tłumaczy ten werset i w zachłanności foremnymi słowami was przehandlują. A to słowo, co tu jest na foremne lub obłudne tłumaczone, można też to słowo przetłumaczyć na uformowanymi słowami was przehandlują. Czyli to, co ten przykład Szeol na Hades, to jest uformowane określenie Hades, które niesie za sobą jakąś koncepcję platońską, filozoficzną o sokratejską na początku. Na początku tak, Sokratesa, a później Platona, o życiu nieśmiertelnej duszy i tak dalej. Na której ciało jest więzieniem tylko. Tak. A Bóg mówi odwrotnie. Ciało jest świątynią. Ale to określenie niosło za sobą pewien bagaż doktryny. I niby wsadzono, żeby ktoś mógł zrozumieć, o co chodzi, a wprowadzono takim uformowanym określeniem w błąd. I jak ja znalazłem gdzieś tłumaczenie, ktoś przetłumaczył ten fragment i w zachłanności uformowanymi słowami was przehandlują. Widzimy, jak duże znaczenie ma siła słów. To, co się wydaje, zaczęło. Przekręcono tylko ze zdania oznajmującego zrobiono zdanie pytające tymi samymi słowami. Myślę, że tutaj warto by było, nie, mając Septuagintę, zobaczyć, jak tam, na jakie słowo greckie, słowo Szeol zostało przetłumaczone, czy na Hades, czy na inne słowo. No bo pamiętajmy, Septuaginta powstała znacznie wcześniej niż tak zwany Nowy Testament. Tak, z Septuagintą też ja myślałem, że kupię Septuagintę i będę wiedział, co i jak. Septuaginta przy niej też jest nakombinowane. Prosty przykład, psalm 82. Nie kwestionuję, że tu jest wiele ciekawych sformułowań, ale da się zauważyć po prostu już palce tłumaczy, którzy tutaj wciskają swoje 5 groszy. Chodzi mi o oryginalny grecki tekst. Ja rozumiem, ale no, najlepiej by było, ale z tego co wiem, to już jest kilka wersji Septuaginty i teraz pytanie, której chcesz greckiej Septuaginty? Bo ja też myślałem, że jest jeden, a jest kilka. Psalm 82, psalm dla Asafa. Bóg powstał na zebraniu sędziów. Sędziów sądzi, stając wśród nich. Tu jest przypis trzeci. To się nazywa Biblia pierwszego kościoła, ale tak zwana Septuaginta. Vocatio chyba też wydanie. Tak, już widziałem. Tak, Vocatio. Tak. Wydanie. No i tu jest przypis trzeci do tych sędziów. Posłuchajcie, jak to jest perfidnie zrobione. Ściśle według Septuaginty powinno tu być nie sędziów, lecz bogów. I to jest prawda. Tylko dlaczego nie wsadzili Bóg powstał na zebraniu bogów, bogowie sądzili stojąc wśród nich i przypis, że może to oznaczać bogów jako sędziów? Rozumiecie, co tu jest zrobione?
To jest tylko przykład. I tego jest pełno, że w innych Bibliach to są tłumacze. Oni próbują ukryć na przykład w tym tłumaczeniu, że ludzie też są nazywani bogami. Bo Chrystus się powołuje na ten fragment. Jak najbardziej, ponieważ... Bo mu zaznaczają, że jest Bogiem. Ponieważ w języku zarówno hebrajskim, jak i greckim słowo El albo Teos ma szersze znaczenie, znacznie szersze niż polskie słowo Bóg. Mhm. Tak. Dlatego też niektórzy używają Elohim. No tak, czyli mnoga liczba El, prawda? Tak. Tutaj mamy to tłumaczenie w tym Wordzie Septuaginta SP. To nie jest. Ale to jest straszne jest tłumaczenie to. Nie wiem skąd to jest. Nie wiem co to jest. W tym czasie tu według tej odmiany Septuaginty to brzmi ten werset i przez łakomstwo z myślonymi słowami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. Ale to może jest psalm przesunięty jeden. Nie, tu chodzi o Piotra, nie o psalm. O to? Piotra, tak. A, jeszcze, dobra, bo ja w psalmie byłem. Mhm. I przez łakomstwo z myślonymi słowami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. A który to był, poczekaj, a który to był psalm? 118? 82. I pierwszy werset. Psalm Asafowy. Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, a pośród bogów sądzi i mówi. No ale to jest inny, mówię, to jest inny tekst. No ale to sami przyznali, że zmienili. Tak, tylko powinno odwrotnie być. No, w tekście powinno być to, co tam jest, to tak? Jest w tekście. No tu jest akurat to, co czytałaś, ale tutaj, co ja czytałem, to nie. Natomiast tutaj jest, już jak jestem przy tym wydaniu, to tutaj jest ciekawa rzecz. Księga Rodzaju, 5 rozdział, 2 werset. Bo tu akurat jest to wymowne. Stworzył ich jako mężczyznę, czytam z tej niby Septuaginty. Stworzył ich jako mężczyznę i jako kobietę i pobłogosławił ich. W tym dniu, kiedy ich stworzył, ich nadał im imię Adam. To jest bardzo ciekawe, bo to też w tych przekładach jest polskich czy innych narodowościowych, jest to schowane to, że oni razem byli tak, Adam, ale człowiek. Na przykład w Biblii. Na przykładzie Biblii, przekładu Nowego Świata, jest słowo człowiek, ponieważ w języku hebrajskim słowo Adam to może być imię i Adam to może być jedno z określeń człowieka. Mhm. Dlatego często widzimy w różnych słowach Adam i jego żona, powiedzmy, byli nadzy i się nie wstydzili, a drugi przekład bierzemy już nie Adam i jego żona, tylko człowiek i jego żona. Ale to jeszcze jest okej, okay, jak będzie napisane, że nadał im imię człowiek, ale jest przykłady, że nazwał ich ludźmi. I tu już jest wprowadza w błąd, bo Adam wiąże się z tym, co jest w innych miejscach powiedziane, że oboje staną się jednym ciałem. Tak. To wyrażenie współgra z tym innym. Natomiast ludźmi, czyli tu ludźmi, czyli jest człowiek Ewa, czy żona i człowiek mąż, ludzie. Tak, bo to już takie mamy określenie tak. W polskim języku, jako już na dwie odrębne jednostki. A tutaj cały czas jest podkreślane, że oni są razem. Jeżeli są razem, to są człowiekiem. Tak, bo tak to by była liczba mnoga, Adam im nazwał. Tak. Nazwał ich Adamowie, prawda? Ale tutaj Adam liczba ewidentnie pojedyncza. Ta wordowa Septuaginta tłumaczy. Mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił im i nazwał imię ich człowiek i nazwał imię ich przecinek człowiek w dzień, którego są stworzeni. Dlatego mówię, no tłumacze dużo robią zamieszania. Oczywiście nie należy ich
winni, że to celowo, ale są też miejsca, że celowo tak tłumaczą, a nie inaczej. Ale widzimy te przenoszenie tych hebrajskich tekstów na polski chociażby wprowadza zamieszanie. No i nie, dlatego mówię, no lepiej iść w kierunku określeń hebrajskich, niż się upierać, że no dzisiaj takiego określenia używamy i to rozumiemy, ale tam sens jest inny, tak? Dobrze, to tak ten werset Piotra, bo też ważny on jest, jako że pewnymi słowami są w ciele Mesjasza, czy w dawnych latach ludzie są manipulowani, formowani, przehandlujący są w różny sposób, na różne sposoby, że tak powiem. Co tutaj możemy jeszcze, wracając do parszy, tak? Bo jesteśmy w parszy. Ja tutaj sobie zaznaczyłem, też poruszymy przekłady różne. Powtórzonego prawa, czyli 33 rozdział, 28 werset, ja tu mam sobie zaznaczyłem. Przekład poznański mówi, bo chodzi mi tutaj o takie sformułowanie. Izrael zamieszkał bezpiecznie, oddzielone źródło Jakuba, w kraju zboża i moszczu, gdy jego niebiosa sączą rosę. Bo chodzi mi o to hebrajskie to określenie i przekład poznański tłumaczy to na moszcz. Moszcz to jest świeżo wyciśnięty sok z winogron. Tak to się nazywa, moszcz. Gdańska tłumaczy ten werset na to słowo na w ziemi zboża i wina. Ty jak tam masz? Tak samo. Wina, tak? Zboża i wina. Mhm. Tu jest młodego wina. Młodego wina. Bardziej to młode wino pasuje do moszczu. Chociaż młode wino to już jest takie, bo moszcz to jest świeżo wyciśnięty sok, dokładnie. Natomiast młode wino to już jest takie miesiąc czasu, tak? Beaujolais to we Francji nazywają młode wino, sfermentowane już. Młode wino. No i tu warszawsko-praska też wino. Widzimy, że to określenie w zależności jest od kontekstu. Też zauważyłem, że to zboże tutaj natłumaczone, niektóre przekłady, chociaż może nie w tym miejscu, ale w innych miejscach tłumaczą zamiast nasiona jako zboża, tłumaczą na chleb. A to już jest troszeczkę inna rzecz, bo nasiona zbóż to Stwórca stworzył, natomiast chleb to już jest produkt przetworzony przez rękę człowieka. I tutaj Bóg tego nie stworzył, chleba. To jest już tutaj człowiek do tego dokłada się. Dlatego też na to w którymś miejscu tam czytałem, różnie jest przetłumaczone to zboże, nasiona na zboże, na nasiona, na chleb, do wolka. Znaczy nie wiem, czy przypadkiem w języku hebrajskim na zboże i na chleb nie było tego samego słowa, a skąd przypuszczenie? Tak jest prawdopodobnie w języku rosyjskim, bo z tego co słyszałem, chleb mówili na, no chleb to w tym samym znaczeniu co w języku polskim, ale również na rosnące zboża, żyto czy pszenicy, czy jakieś chleb rośnie, prawda? Chleb rośnie. Masz rację, tak można to słowo przetłumaczyć, teraz sobie przypomniałem. Natomiast uważam, że tłumaczenie, że Bóg daje, to nie daje chleba, tylko daje zboże, z którego człowiek dopiero sobie robi chleb. Bo on stworzył zboże, trawy, tak, które wydają ziarna, bo zboże się do traw zalicza i to daje. Że to determinuje, na jakie słowo to powinno być przetłumaczone. To ja też na to zwracam uwagę, że tam, gdzie Bóg mówi bezpośrednio, że coś daje, to On daje to źródło, czyli tym źródłem w tym momencie jest nasiona zbóż. Zauważyłem jedną rzecz, nie wiem, czy zauważyliście, zaraz zobaczę, bo to jest 34,8.
Bo to też jest może banalna sprawa w pewnym sensie, ale zobaczmy. Synowie Izraela opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez ile czasu? Przez 365 dni? 30. No właśnie. A kiedy dobiegł końca dni żałoby po Mojżeszu? I to jest prawdopodobnie zwyczajowo to jest wzięte. Do końca nie wiem, ale prawdopodobnie. W każdym razie pamiętajmy o tym, że żałoba po kimś bliskim trwa 30 dni, a nie na przykład 5 lat albo 10 lat. I ta osoba ciągle tęskni za tą umarłą, że i opłakuje żałobę, cały czas przechodzi. Mentalnie. Strata, trzeba się pogodzić z tym. Jest ten okres żałoby i trzeba wrócić do normalnego życia, że tak powiem. Bo sobie ludzie sami krzywdę robią, nie poddając się pod wolą Bożą. Bóg jest Bogiem życia, żywych. On rozumie, że tracimy kogoś bliskiego i jest tutaj powiedziane 30 dni. Nigdzie w Biblii nie ma rok, dwa, pięć, dziesięć w nieskończoność. Bo to też człowiek sam robi sobie krzywdę, wpędza się w depresję i tak dalej, jeżeli to dłużej kultywuje. Znaczy na pewno co innego żałoba, tylko to też raczej, jak sam powiedziałeś, był to zwyczaj, że najprawdopodobniej, bo to, że nie przypominam sobie czegoś takiego, chyba nie ma, może nawet na pewno nie ma. Nie ma. No ale oczywiście minie 30 dni, ale nieraz, no niestety pewne są takie sytuacje, że trudno zapomnieć o bliskiej osobie, która... Ja nie twierdzę, że zapomnieć, mamy zapomnieć. Chodzi o to, że cały czas opłakiwać śmierć. Nie pozwala to na życie. Tak. Na pójście. Tak, bo ludzie często tracą życie w takich sytuacjach swoje. Bo ja nie mówię, że nie mamy pamiętać naszych bliskich i przychodzą takie chwile, zadumy, czy w tym sensie, nie mówię tu, nie mam na myśli też związku z jakimiś obrzędami biegania na miejsca pochówku, bo to też sprzyja temu, ale chodzi o to, że stricte sama żałoba ma tyle trwać, mamy się pozbierać i tak jak powiedziałem, Bóg jest Bogiem życia żywych i mamy żyć dalej. Nie żyć przeszłością. To, co Chrystus powiedział, nie oglądajcie się wstecz. Nie patrzcie. Nie możesz przyłożyć się do pługa i patrzeć wstecz. Tak? To jest to właśnie patrzenie się wstecz. Ludzie sobie sami robią krzywdę. Popadają, mówię, w różne choroby, jak to ci dzisiaj mówi, psychiczne, depresyjne, straszny stan. To są trudne chwile, ale tak mamy napisane. Jako zwyczaj, w Polsce był zwyczaj, czy nadal jest około roku chyba, z tego co wiem, ale to i tak uważam jest chyba za długo. To nie słyszałem o takim zwyczaju. Nie też. Chyba rok czasu jest w Polsce, coś taki zwyczaj, jakiś taki przyjęty. Tak mi się kiedyś obiło o tym. Że noszono rok czasu taką na rękach, na ubraniach opaskę, na znak żałoby. Tak. Jak jesteśmy już przy żałobie, to też taką ciekawostkę wam powiem, bo w Polsce, tylko w Polsce jest zwyczaj przy zawieraniu małżeństwa obrączkowanie sobie partnera, małżonka, współmałżonka, zakładając obrączkę na prawą rękę. Tylko w Polsce. Na całym świecie jest na lewą rękę. Od strony serca. Wiesz co, nie chcę się spierać, ale ja pamiętam, jak zawierałem w 1983 roku, to zdecydowanie na lewą, na lewej nosiłem i ktoś mi tłumaczył,
Że żałobę masz. Nie, nie. Że jeżeli mam obrączkę na tym palcu, nie wiem jak on się nazywa. Serdecznym. Serdecznym, tak. I jeżeli mam obrączkę na lewym ręku, to znaczy, że jestem żonaty. A jeżeli mam na prawym, to znaczy, że jestem wdowiec, albo kobieta jest wdową, że mąż czy żona umarła. No to jest odwrotnie. Tak. W Polsce. Bo za granicą jest tak, jak tyle szkół. No to mieuczono tak, jak ja powiedziałem. No to no. Tak, za granicą jest. W Polsce jest tak, że zakłada się obrączkę małżonkowi na prawą rękę. W Polsce. Natomiast gdzie indziej na świecie się zakłada na lewą rękę. Natomiast skąd się wzięło w Polsce ten zwyczaj zakładania obrączki na prawą rękę? Dokładnie wam nie powiem, ale to zabór jakiś, pewnie rosyjski, tamte czasy, że zabroniono Polakom żałoby, że rozbiór nastąpił. Były takie te nacjonalistyczne środowiska, że żałobę po państwie nosili i tam były jakieś kary za to i na znak tej żałoby zakładano właśnie przy zawieraniu małżeństwa obrączkę na prawą dłoń. Taki cicha żałoba. Ciekawe. Że okupant jakby tego nie ogarnął. I ten zwyczaj został do dnia dzisiejszego. Dlatego ja myślę, że współcześnie nie jesteśmy nacjonalistami, chociaż mieszkamy w danym kraju. Powinniśmy, jeżeli już do takiego dochodzi momentu, powinniśmy zakładać obrączkę na lewą rękę, bo nie mamy żałoby po naszym państwie. Chyba, że ktoś jest nacjonalistą i nadal uważa, że Polska jest, bo tak jest, pod zaborem, no to tak zakłada na ten znak żałoby po kraju. To tylko chciałem tu już, jak przy żałobie jesteśmy, wspomnieć o tym zwyczaju, który w Polsce tylko funkcjonuje. Bo w judaizmie chyba się tylko obrączkę pannie młodej zakłada na kciuk, tylko nie wiem, czy na prawy, czy na lewy. Nie wiem też. Nie wiem. Nie na kciuk, na wskazujący palec. Aha. Na wskazujący. Ale jak ktoś wie może więcej, to ciekawi mnie też ta sprawa. Jakie te różne zwyczaje są. W końcu w Polsce jest taki zwyczaj, stąd to się wywodzi. Dlatego no, jak ktoś już mówi, że jest nowonarodzony, to uważam, że powinien zmienić noszenie obrączki z prawej ręki na lewą. I to nawiąże też do rozmowy, bo ktoś spyta, co w żałobie jesteś, tak? Bo w Polsce się właśnie już jak nosi na lewej ręce, to się jakby oznaka żałoby po małżonku. I może się wywiązać ciekawa rozmowa jako pretekst, jak ktoś już musi nosić tą obrączkę, tak? Bo ja tak miałem kiedyś. Mi w pracy przeszkadzała, papierami ściernymi pracowałem i po prostu zobaczyłem, że ona się trzeba ścierać od papieru ściernego. I zacząłem nosić na lewym ręku. No i spotkałem się z takim, w żałobie jesteś? I wtedy się zacząłem szukać, dlaczego jest w Polsce na prawym ręku, a gdzie indziej na lewym. To zupełnie odwrotne doświadczenie niż ja, bo pamiętam zawsze na lewym ręku, na prawym ręku to wdowa, wdowiec. I jak się wtedy przyglądałem młodym małżeństwom, to też mieli na lewym ręku. No dosyć szybko przestałem w ogóle obrączkę nosić. Może dlatego, że w schroniskach spałem, na salach wieloosobowych. To się trochę bałem, że ktoś mi może ukraść. No ale na początku to pamiętam w moim środowisku tylko i wyłącznie na lewym palcu, na lewej ręki palcu. Dobrze, coś jeszcze z Paszą, bo zrobimy przerwę. Jak już, że tak powiem, wyczerpaliśmy temat, może coś ze słuchaczy internetu na łączach online. Dobrze, to zakończymy do 14:30, czy do 14:00? Do 14:00, dobrze. Zrobimy do 14:00 przerwę, o 14:00 spotkamy się na drugiej części i zapraszam panowie.